Rzadko kiedy w ogóle w tym meczu może pozwolić sobie na ofensywne wejście do środka. Ten zagrody bardzo ważny, bo to teleportacja do dolnej wieży mogłaby być niezła, ależ piękne wejście! Dostał od wieży. Ignite rzucony, zobaczmy na miejscu, jest Xionera, ale chyba zbyt daleko, pamiętajmy, jednak ma błysk, tak samo zresztą jak przeciwny strzelec, ale to nie jest ważne, nami jest lepszym celem i kupimy obydwa same respele od Bina, a kotwica dalej trwa! Jednakże nie trafi ona w Bina, nie ma to znaczenia, mamy pierwszą krew. Tak, tak. Ale trzeba przyznać, że w każdym innym scenariuszu ten inicjalny zestaw obrażeń zadany przez Bina oraz czekajcie, Raksa, czekajcie, potężny Heshero. Oj, wszedł do krzaka, wykajtował Heshero, Skarini jeszcze odfleszuje tę szarżę, która i tak nie doszłaby do skutku. Że przeciwny duet nie wejdzie z tobą w wymianę, bo po prostu minione będą trzecim zawodnikiem, aczkolwiek takie hooki mogą łatwo zmienić tę dynamikę. Ej, znowu z Ignite'em na twarzy, zobaczmy, błysk Harpun jest niedostępny, nie ma jak uciec. I Harpun przy okazji rozpędzony. Pytanie, czy będzie szansa gonić? Mówię, że gdyby do odbicia, to odbijamy! Wow! To my teraz tańczymy! Ze smokiem, zabójstwami, zwierzami, czym się tylko da. Zabawne jest to, że Maxi normalnie, w sensie każdy, wydaje mi się, większość zawodników próbowałaby się wyleczyć, jednak teraz Górna Lek... Dawaj, no próbuj, nie było kozła! No to Oskar nie przeżyje. Tylko Xioner musi tutaj podejść, aczkolwiek Baca to wszystko ubezpiecza i... Xionera, mroz przy Harpuna! No, okay. A teraz mówisz o... Dostawa? Do Kopniaku. Kopniaka dostajemy! Z flaszem mrozku! Nie powinien, tak mi się wydaje, ale tym razem Maxi powrócił z górnej części mapy. Malone nie ma flesza, nie wiem, czy to nie jest trochę na wyrost, to fala zagrana. Mimo wszystko wchodzimy, szukamy dobrego kopniaka, a dwuosobowy się trafia, dobra, a Harpun jest rozpędzony. Dołącza w tym wszystkim rozkup, warto było trafić czarnym, ale to nieważne, bo proszę, i tak wystarczy. Zamknął ten kąt ucieczki, to było ważne. Ten czarny nie musiał trafiać, jeżeli Bin będzie... Co też opóźni zresztą obecność Heshera, ale pamiętajmy, zasięg Orna jest całkiem sporym. Rozkup próba znalezienia flanki od boku jednak... Również Oskarinin, prawie naskakowany ten mega gnar, w idealnym momencie może zostać odpalony Heshero. To bardzo istotne, klatka zużyta, pamiętajmy, tak jak mówiłeś, cooldowny nie są niskie, mimo wszystko obrażenia dorzucone, ale podbijani przeciwnicy, jest szansa na znalezienie. Najpierw pada nami, później kolejne postacie, ale Ultimate Maxiego Harpun tyle przeżył. Tutaj robi chlebu, dymu, sporo by było. Ale Team SK Gaming, brakuje po prostu obrażeń, chciałby się przedłużać ten teamfight, ale to jeszcze nie jest ten moment w grze po prostu. Mrozku nic tutaj nie skóra najprawdopodobniej, bo nawet ten czar nie trafiony. No i ciężko, ciężko, naprawdę ciężko to przebiegło. Chcesz oddać tego darmowego shutdowna i też Fnatic Team Kesso. Analogicznie do tego, co widzieliśmy w meczu przeciwko Bifrost ze strony Shikariego, zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie w tej grze najważniejszy będzie jeden przełomowy teamfight. Czy on nadejdzie już za moment w 23 minucie? Trudno powiedzieć, no, bo punktu szabie zobaczmy, bo mamy to jedno wyłapanie, Oskarinin podbity, ale pojawia się też zegarek, co ciekawe. Jednak dwuosobowy Ultimate zagrany przez Marlona. Kupujemy jeszcze trochę czasu. Maxi walka z Xionerem w międzyczasie po prawej stronie tej walki. Flasze palone. To nie wygląda najgorzej do momentu, kiedy dzieje się dokładnie to, czego się obawialiśmy najbardziej. Pojawia się Baca prosto z gór, schodzący i rzucający lawiny na głowy biednego Harpuna. Nie ma nic z tym do roboty biednej AD Carry Team SK Gaming i tym samym możemy mówić już o schyłku Team SK Gaming Neo Masters. Latają budynki, spadają komety, a idź pan w... No właśnie, tak... Taka historia tej mapy, mam wrażenie. Taka historia tego rewanżu przeciwko Fnatic Team Kessa. Czy oni to kończą w ogóle tu i teraz, Sylvan? Dev timery. Jasny, 24 minuta. Może nie najdłuższe, ale chyba wystarczą. Maxi nie ma ultimate'a, co prawda, więc nie wyłącz tej wieży, ale on tankuje, idą po to. Tak jest, oni po prostu miażdżą po to idą. Marzenia. Marlon Harpun za moment wstaje. Czy będzie w stanie tutaj poczyścić? Czy on będzie w stanie? Zamknięty w klatce teraz, zobaczmy na to, Sylvan. No Nexus.